Taka szybka obsługa menu. Naciskamy przycisk aby wejść do menu. Mamy tutaj stereo. Podłączone USB to jeszcze będzie się samo zmieniało. Mamy włączone RDS i nadajemy na 100 MHz. Wchodzimy do menu. Przełączamy się na częstotliwość. I możemy sobie tą częstotliwość zmienić. Wchodzimy z menu. Jest nowa częstotliwość. Możemy też wyłączyć RDS. Ikonka zniknęła. I możemy też zmienić prefazę. Tego nie widać na ekranie. Ale możemy zmienić nadawanie stereo na mono. Pojawia się inna ikonka. Także tu zmienimy teraz stereo. Włączymy RDS. I proszę.